Teza w kolejnym filmie, tym razem znów łowienie z marszu, woda PZW, nie inaczej. Więc drodzy Państwo, zapraszam na najnowszy film z moim udziałem. Na tą chwilę, drodzy Państwo, 6:21, niedziela, 7 lipiec 2024. I w ten niedzielny lipcowy dzionek nakręcę dla Was materiał, a co uda się złowić, zobaczycie sami. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Kielcok, nie inaczej, woda PZW. Dobrze, wysoko, wysoko, z tego względu, że ciężko wbić. Twarde jest, suche, ciężko wbić podpórkę, więc w stare dziury wbiłem. I wysoko nad wodą będę trzymał, nie powinno się tak trzymać, powinno się jak najbardziej nisko trzymać wody. Takie jest ustawienie najlepsze, ale ja w ten sposób wezmę, dlatego że siedzę wysoko, chcę ominąć krzaki i chcę wysoko trzymać nad tymi krzakami swoją wędkę, jedną jak i drugą. Gwałtowne tu brania są leszczy, więc to nie będzie problemu z sygnalizacją brania. Więc drodzy Państwo, pierwszą przynętę już żółtą założyłem. Mam pelety oraz zanętę z sonu pikantną, czerwoną, pieczywo fluo. I tak to mniej więcej wygląda. Nabiję na początek duży podajnik. Przynęta idzie na zewnątrz. Tak, na razie jej nie chowam. Dobiję tak, żeby to było. Przynęta na zewnątrz. Oraz damy smarta. Albo nie, w gu. Weźmiemy w gu pinaple. Ok. I pierwszą z wędek zarzucę już, bo już późno. Pierwszym autobusem przed 6 przyjechałem, więc widzicie, późno. Tam zaklipowałem i rzucam na wprost ławki. Dobrze. Na wprost ławki w tej pozycji. Napnę tylko. Ok, jak będzie wysoko nad tą trawą, jak będę leżał, będę widział branie. Idealnie jest. Mogłoby być trochę niżej, ale nie chcę mi się już wkręcać. Przekręcać, bo jest bardzo sucha ziemia. Dobra, teraz zajmiemy się drugą z wędek. Drugi przypon, założenie wielki. To jest 12. 12. Na pleciące. Ok. Ściągnę niżej i założę jakąś przynętę. Damy żółtą też. I sam jestem ciekaw, co jak dzisiejszą porą w tym miejscu, na tym zbiorniku. Dopalę pinaple z nasza. To się dobrze komponuje, przynajmniej na wodach stowarzyszenia. Dobry jest zapach. I zanętę, też duży podajnik z pieczywem fluo, mieszanka, którą przygotowałem. I miejmy nadzieję, że jakaś fajna rybka wpadnie lub kilka z Kielcoka, z wody PZW.
Dobrze, ok. Rzucamy z drugą zwędę na wprost. Kosza do klipa. Ok. Dobrze. I zakładam. Okej. I otworzę wolny bieg. Okej, dobrze. I mamy dwie wędki zarzucone. Przynęty przykryję, tak aby się nie parzyły. I odpoczywamy. Dokładnie. Odpoczywamy, opalamy się w ten niedzielny, lipcowy dzionek. Czekam na pierwszą rybkę, pierwsze branie i pierwszą rybkę oczywiście. Więc zostańcie ze mną, bo chyba sami jesteście ciekawi, co jak na Kielcoku tą niedzielną, ciepłą porą. Zobaczcie, branie wygięło kija i siedzi pierwsza ryba na żywo. Widzicie, dogodnie czekałem 5 minut, przynajmniej z tej strony. No i fajna, nie jest mała. Nie jest mała. Zobaczcie, jaki wygięty. Więc podbierzemy rybkę, tak aby luzu nie dostała wędka. I mamy fajną rybę. Fajnie, fajnie. Idzie, przepraszam za wyrażenie, jak szmata, kij wygięty, zobaczcie, do 60 gram wyrzutu, wędka. Spiłem. Spiłem rybę. Spięła się, ale była ładna ryba. Powiem tak, chmury jakieś idą, może padać, oby nie, drodzy Państwo. Jedno branie, ryba spięta, no i nic, nic. A godzina 9 za minutę, a tu nic nie skubię, ale jestem cierpliwy. Zmieniam przynętę, przerzucam co 20 minut, przeważnie. No i czekam, czekam. Zobaczymy, co i jak. Ale tak jak mówię. Jedno branie z rana. Szybko było. Ryba ładna, spięta. Mógł być amur też. Bo szedł tak, jak, przepraszam za wrażenie, jak szmata. Mógł być amur. Nic nie walczył, ale tu zielsko jest. Dołem szedł. Wysoko kija miałem. Nawet, ale zielsko tu jest, bo wchodzę do wody, cały czas się chłodzę, opalam, drodzy Państwo. I tu jest zielsko. I on weszł w te zielsko, pociągnąłem mocniej, podajnik z hakiem puściło, spiął się. No i trudno, ale z ciekawości. Ciekawe, co to było. Chyba, że był bardzo duży leż, taki 6 dych. No, mógł też być. Bo na karpia mi to jakoś nie wyglądało. Za słabo szło na karpia. I tak mówię, siedzę sobie, przerzucam zestawy, dipuję różne kolory, przynęt, ale nic. Dosłownie nic. Uspokoił się wiatr, tafla, widzicie jak fajnie, ale te chmury wysoko. Te chmury. Oby nie padało, bo nie mam parasola. Najwyżej przykryję.
torbą na krzesło przykryję plecak, telefon komórkowy, to co najważniejsze, żeby nie zmokło. No i będę siedział w ten deszcz. Dokładnie. Dobrze, więc pilnuję dalej. No i zobaczymy, co dalej będzie się działo w tym dzisiejszym niedzielnym wypadzie na Kielcoku. Nie do brzegu, wyprostowało. I niestety przegapiłem branie. Gdzie indziej się patrzyłem. A branie było do brzegu. Okej. Przerzucam. No i coś zaczyna się dziać. Oby jak najwięcej. Branie miałem, ale... Tutaj coś pyknęło. Na tej. Ale delikatnie pociągnęło i puściło. To ma jechać. Świstać i gwizdać, jak to mówię. Znów słonko wyszło, bokiem to poszło, te chmury. No i dobrze jest, dobrze jest, dobrze. Ja wchodzę do wody, ochładzam się. Dokładnie, drodzy Państwo. Dobra. Jak coś to weźmie, skubnie. Słyszeliście, pyknęło przed chwilą. Oj. Ach, a ja się chłodzę. Lato jest po to, żeby chłodzić się jeszcze nad wodą. Tak upalny dzionek. Zobaczcie, jak to wygląda z tej perspektywy. Tam dwóch wędkarzy jest, też z gruntu łowią. No i ja tutaj sobie siedzę w swoim miejscu na schodkach. Chłodzę się. I łapę słońca. Próbuję coś złowić. Bo jeszcze nie mam rybki. Oczywiście piweczko popijam, bezalkoholowe. I żyć nie umierać. I żyć nie umierać. Taki wypoczynek. Więc zeróweczka. Wasze zdrowie, drodzy widzowie. Pilnujemy wędek i próbuję coś złowić. A czy będzie ryba? O tym się przekonacie przecież, oglądając dalej mój film z Kielcoka. Dokładnie. Sygnalizator zagrał, więc w końcu pierwsza rybka. Ale coś niedużego, bo po kiju czuję. Ale co by nie było. Tylko kwestia wyholowania i będzie cieszyć. Leszczyk. Jest pierwsza ryba. Zaliczono leszczyk, więc nawet nie, oj Boże, widzicie jak to, więc nawet nie będę mierzył, tu leszcze ładne biorą, jak widzicie sami. Takie 50 prawie. Zobaczcie, jaki ładny. Więc zwracamy mu wolność. Baja. I pierwsza ryba zaliczona. I od razu się ochłodzę. Przerzucam zestaw. I oby jak najwięcej tych rybek. W dniu dzisiejszym, a ten miał tak 48 na bank. Oj, ale fajnie, ale chłodno, dosłownie, ale chłodniutko. Okej, więc przerzucam, tu zmieniam, tu zarzucam i próbuję coś jeszcze złowić. Jest odjazd i kolejna ryba.
Okej, okay, więc zobaczymy tylko co. Ale coś niedużego, naprawdę. Ta rano co mi spadła, była fajna ryba. Po kiju było widać. A tu od razu widać, że coś jest, ale... O, kolejny leszek. Kolejny lesio. I przyzwoity. O, teraz dopiero. Taki ospały był. Teraz dopiero pokazał pazurki, jak to się mówi. Więc oprę wędkę. I mamy taką patelnię. No tutaj pod 50 są. Nie mierzę go. 47, 8. Więc baja. Przerzucam dalej. I już mam dwie ryby. Z Kielcoka w niedzielną porą. Przy okazji znów chłodzę się. I tak w koło. I tak w koło. Jakby nie było, to lato jest, woda, mój żywioł, nie inaczej. Baja. Dobrze, 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 drodzy Państwo. Wędkujemy i pilnujemy dalej tych wędek. Jest kolejna rybka. Zobaczymy tylko co. Prawdopodobnie znów leszczyk. Nieduży. Więc podbierzemy go. I mamy ładnego leszcza, taką 50. Taką 50 dobrą. Otrzepimy tylko i taki ładny lesio. Baja. Więc trzeci lesio. I czekamy na lewą wędkę i branie na tamtą wędkę. W końcu jest ryba na lewą. Zobaczymy tylko co. I co mamy? Leszka.
I mamy kolejnego lesia, czyli taką łopatę. Nie inaczej. Taki przyzwoity baja. Jest kolejna ryba, więc ją podbiorę, wyholuję. Miejmy nadzieję, że już znów fajny leszczyk. Kolejny już. Kolejna łopata. Ładny, ładny. Więc odłożę. I mamy lesia konkretnego. Zmierzymy na bank 5 dych. 50. 50. 50. Tak jak mówię, ładna łopata. Więc wracamy na wolność. Zrobię tylko zdjęcie. Więc widzicie, 50 baja. Wędkujemy dalej. Jest kolejny. Leszek, więc wyholujemy. No i ładna łopata kolejna. Przy okazji się chłodzę. No i w końcu zaczęły brać. W końcu. Tu jest dół taki. Taki murek. I ten murek za tym jest, kryje mnie. Nie wiem co to, kanał czy coś jest, bo wstawałem dzisiaj. I mówię ci, jest tak i kryje mnie. Nie wiem co to jest. No i taki lesio. No ponad, no. Ten przed chwilą co go wypuściłem, 5 dych miał, bo mierzyłem. No, ten... Więc baja i wędkujemy dalej. Jest w pytkę. Jest kolejna ryba. Kolejny leszek widzę. Więc go przytulimy. Taki ładny lecho. Więc musimy wziąć PN-y. Niestety. I rybkę odhaczyć.
I rybka, taka przyzwoita. Zobaczcie sami. Wraca. Baja. Z tego śluzu przerzucam i wędkuję dalej. Jest kolejna rybka. Ładny leszek. Kolejna 50 prawdopodobnie. Pomału, pomału. Zobaczcie, jaka łopata. Piękny lesio. Taki pod 50. Baja. Przerzucam i wędkuję dalej. Odjazd, kolejna rybka. Więc ściągamy naszą zdobycz. I mamy kolejną ładną rybę. Zobaczcie, jaka sztuka. Kolejna ładna ryba. 50 na bank. Na bank 50, zmierzę ją. Nawet więcej. Naciągnę 102 prawie. 101, 102. 101, no niech będzie. To jest 51. 51. 51. Baja. Nie, kolejna rybka. Więc pomału ją wyholuję. Ładny lesio. Kolejna ładna ryba. Kolejna ładna ryba. Kolejna ładna ryba. Zobaczcie, jaki ładny. Dobrze, płyń. Ładny. Baja.
więc przerzucam zestaw i wędkuję dalej. Jest pięknie, pięknie, po prostu wpyte. Jest kolejna rybka. Więc ściągamy ją. Ładny leszek, ładny, przyzwoity leszek. Zobaczcie sami, jaki ładny, pięknie ubarwiony. Leszek. Odłożymy. Piękny. Pomału wypuszczę cię. Zobaczcie, jaki ładny. Jaka łopata. Ładny, 50. Zobacz, jaki laszek. Baja. Więc drodzy Państwo, 17.03, ostatnia ryba. To jest ostatnia ryba dzisiejszego wypadu. 17.49 mam autobus, więc kończę pomału ten dzisiejszy wypad. Oto z tej wody. Więc wyholuję jeszcze, spróbuję wyholować rybkę, nie używając podbieraka. I kończymy ten dzionek. Ładny leszcz, śliczny. Spróbujemy go wyholować bez podbieraka. Ładny lesio. Zobaczcie, jaki piękny lesio, śliczna ryba. Śliczny, więc tak mówię, tak też robię. Zobaczcie. Baja. I tak to leciało, drodzy Państwo, jak widzieliście na filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. Jadę do domu. Cześć! Więc deszcz pada, a ja zdążyłem. Zdążyłem, drodzy Państwo. A miałem jechać po 18, to wtedy bym zmógł, a tak to jestem w domu i zdążyłem przed
deszczem.